Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Włoskot Cafe goszczę Renatę Kubik. Witam serdecznie. Z wykształcenia polonistka, poza tym menadżer sportu, animatorka oraz kierownik sochaczewskiej hali Mosir. Tak jest. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, tak? No to nie popełniłem żadnego fopa. Na razie. To może zaczniemy właśnie te kontakty ze sportem. Bo ty już od najmłodszych lat, od szkoły podstawowej, no dosyć tak intensywnie brałaś udział w różnego rodzaju zawodach sportowych. Tak, tak. Ja może nie wyglądam, ale kiedyś za czasów szkoły podstawowej chodziłam do szkoły podstawowej w Wyczółkach. Tam naprawdę duży nacisk był kładziony na uprawianie sportu. Mieliśmy fajnego nauczyciela od WF-u. Mieliśmy też fajnego dyrektora, który dużo czasu poświęcał na to, żebyśmy jednak jako szkoła startowali w tych różnego rodzaju zawodach. Także brałam udział i w zawodach lekkoatletycznych, i w zawodach w tenisie stołowym. Coś jednak z tym sportem jednak było od dziecka w mojej historii życiowej związane. Także skończyłam teraz też na sporcie. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Także może do końca życia będę ze sportem związana. No oby tak było, bo się dobrze sprawdzasz w tej roli. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Tak wracając jeszcze właśnie do tamtych czasów, były pewne zawody lekkoatletyczne, które prowadził, no niestety nie żyjący już, Sylwester Orzeźwiński. Tak, tak. I on wtedy popełnił duży błąd językowy przy twoim nazwisku. Możesz powiedzieć, jak to było? Tak, i tak. Co ja czułaś? Z panińskiego nazwiska nazywam się Izydorek, tak? Więc pan Sylwek, jak nawet wtedy jakieś miejsce zajęłam na tych zawodach i pan Sylwester, czytając wyniki, czytając tutaj przy wręczaniu nagród, zamiast Izydorek, to stwierdził, że Renata Pizdorek, więc no cóż, no, do końca życia mi to zostało. Jak z panem Cyrkiem się spotykaliśmy, to zawsze mi to przypominał, zawsze o tym wspominał, także tak to zostało. I ja z panem Cyrkiem naprawdę bardzo miło wspominam współpracę. To był świetny facet i dużo takich kontaktów mieliśmy już zawodowych, tak jak ja zaczęłam pracować na Mosirze. I naprawdę ciepło wspominam pana Sylwestra i samo to, że miałam już kontakt z nim jako dziecko, także to też fajna sprawa. No tak, mimo tej wpadki, mimo tego pizdorka, no to jednak traumy, tak? No dla mnie tak, dla mnie to była lekka trauma. Nie wyszłam po ten dyplom absolutnie. Wracając do dzieci, masz dwoje. Tak, mam dwoje, mam córeczkę i mam synka. Córka ma prawie już 8 lat, a syn ma 3 latka. I czy śladem mamusi idą w kierunku sportowym? Myślę, że bardziej syn będzie tutaj w śladem sportu, bo zaczyna już tam troszkę i w piłkę, i naprawdę jak to chłopak dużo biega. Córka zresztą też, ale ona bardziej jednak zapędy artystyczne. Bierze udział w dużej ilości konkursach plastycznych, także tutaj bardziej w stronę artyzmu jednak i sztuki. I teraz wrócimy do szkoły średniej. Czy czas szkoły średniej to dla ciebie? No cóż, troszkę trauma, tak, jednak, ale mimo wszystko ja dobrze wspominam te czasy, tak, każdy jakiś tam element tego swojego życia, człowiek wynosi swoje jakieś tam doświadczenia z tego i poznałam tam różnych ludzi, tak, bo chodziłam do szkoły, do liceum ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie, tak. Trafiłam akurat w pierwszej klasie do klasy autorskiej, później zostałam z tej klasy wyrzucona i przeniesiona do innej klasy, ale trafiłam na fajnych ludzi i do dzisiaj z niektórymi utrzymuję kontakty, także mimo wszystko czasy szkoły średniej wspominam dobrze. No niestety nikt się na moim talencie sportowym nie pozna w liceum, ale mimo wszystko trzeba to jednak dobrze wspominać. No kolejny krok to były studia i też sporo doświadczeń. Tak, tutaj różnie mi się życie ułożyło, ale studiowałam i polonistykę, i pedagogikę, i surdopedagogikę, także jestem z wykształcenia polonistą. Nie podjęłam pracy w zawodzie.
Bo ja cały czas myślałam, że ja jednak do dzieci się nie nadaję. A tu się okazało, że jednak mimo wszystko myślałam, że jednak praca z dziećmi to nie jest moje powołanie, a jak się okazało, zemściło się to na mnie, to moje myślenie, bo później się jednak tą pracą z dziećmi musiałam zająć. I tak? Do tego jeszcze nawiążemy w dalszej części rozmowy. Tak, tak, ale czasy studiów naprawdę miło wspominam, bo tutaj z kolei poznałam fantastycznych ludzi i to jest naprawdę fajna sprawa. Później skończyłam jeszcze, jak już poszłam do, pracowałam już w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, skończyłam jeszcze menadżera sportu. Tu też fajna sprawa, bo też kontakty i fajnych ludzi się poznało. Także naprawdę warto się rozwijać, warto studiować. Ja teraz też podjęłam kolejne studia podyplomowe, bo naprawdę to raz, że człowiek zdobywa jakieś doświadczenie, jakąś wiedzę, ale też poznaje ciekawych ludzi. No właśnie, bo dzięki tym twoim studiom pologistycznym to dowiedziałem się, kim jest kalikantka i co oznacza to słowo. Tak, tak. Proszę państwa, kalikantka, jakbyście nie wiedzieli, to jest ta pani, która obsługuje organy w kościele. No, czyli jednak też czegoś się uczy. Człowiek się uczy całe życie, jak to mówią. No, w Mosirze już pracujesz dosyć długo. No, to już chyba z 15 lat. Czyli przez ten czas mnóstwo imprez, no kilka wspólnych, które nam się udało prowadzić, jak chociażby. No niestety na razie niekontynuowalne Grand Prix w tenisie stołowym. Mam nadzieję, że się to uda też pociągnąć. I na pewno podczas tych imprez trafiały się jakieś śmieszne, jakieś wesołe, radosne momenty, ale także i jakieś takie, które no, troszeczkę no, były no, nieprzyjemne. No. Czy mogłabyś jakąś taką powiedzieć, jakąś anegdotę związaną z pracą, a potem być może o takim jakimś momencie trudnym? Powiem tak, ja tak jak wspominałam, no myślałam, że ta praca z dziećmi jednak nie jest mi pisana, ale jak wróciłam po pierwszym urlopie macierzyńskim do pracy na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, zostałam jakby przydzielona do imprez dla dzieci, więc wymyśliłam sobie olimpiady przedszkolaków, między innymi, tak? Więc tutaj jak pierwszą olimpiadę przedszkolaków robiłam i chciałam zaprosić te wszystkie nasze sochaczewskie przedszkola, jedno z przedszkoli zarzuciło mi, że splagiatowałam ich imprezę, tak? Absolutnie, no oczywiście, no nie można tak powiedzieć, że splagiatowałam, tak? Bo jedni organizują turnieje piłki nożnej i inni organizują turnieje piłki nożnej. Moja olimpiada polegała na tym, że chciałam zaprosić wszystkie przedszkola, które u nas funkcjonują w Sochaczewie i to mi się udało, tak? To z roku na rok ta impreza nam się rozrastała, ale też z tą olimpiadą przedszkolaków wiążą się naprawdę świetne wspomnienia, bo ja mimo wszystko, myśląc, że nie nadaję się do pracy z dziećmi, jednak praca z dziećmi daje mi naprawdę ogromną satysfakcję i te przedszkolaki, które do nas przychodzą na tę olimpiadę, to jest coś fantastycznego. Musicie naprawdę, to jest ogromny hałas na tej imprezie. Ogromny. Naprawdę jest ogrom radości, ale właśnie ta radość tych dzieciaków, ten uśmiech na twarzy, to wszystko nam, masa przygotowań do każdej imprezy, tak? To prawdziwe uczucie. Oczywiście, że tak. Do każdej imprezy trzeba się jakoś przygotować i to jest naprawdę ciężka robota, bo trzeba załatwić i sponsorów, trzeba załatwić i jakąś opiekę medyczną, trzeba załatwić nagrody, trzeba załatwić w ogóle całą tutaj organizację samej przebiegu, samej imprezy. Mnie się udaje to, że ja naprawdę znalazłam fajnych współpracowników i fajnych ludzi do współpracy, bo moje olimpiady to są też udział wolontariuszy, tak, z klubu wolontariuszy przy MOPS Sochaczew. To jest Ula Mergder, która naprawdę tutaj pięknie mi to wszystko organizuje ze swoimi... Pozdrowimy może. To oczywiście pozdrawiam tutaj wszystkich, którzy ze mną współpracują przy organizacji tych imprez. To jest właśnie Ula Mergner z dziewczynami z Kozłowa. To jest Marcin Odolczyk, który teraz zajął się speakerką na tych wszystkich imprezach. Naprawdę świetna sprawa, naprawdę. Ja jak zrobiłam olimpiadę, pierwszą olimpiadę przedszkolaków, stwierdziłam, idziemy krok dalej. Zrobimy olimpiadę seniorów, tak? Tutaj nawet Łoskot Cafe, nie wiem, czy nawet pan Radek pamięta, ale kiedyś mi zasponsorował nagrodę dla naszych seniorów. Także tutaj dziękuję serdecznie naprawdę wszystkim, którzy tu pomagają w organizacji. I tu, jak mówiłeś, żeby tak wspomnieć jakiejś takiej traumatycznej dla mnie sytuacji, to naprawdę pierwsza olimpiada seniorów nie była łatwym wydarzeniem, bo w dniu imprezy okazało się, że speaker mi nie przyjdzie, tak? Nie będę tutaj mówiła, kto miał być tym speakerem,
ale po prostu mi nie przyszedł, tak? No, no tu to nie jest fajna sprawa, tak? Ja jeszcze wtedy nie współpracowałam z Ulą, więc sama jakby pokazywałam też ćwiczenia i te konkurencje, które mieli seniorzy nam wykonywać. Tu jeszcze musiałam prowadzić speakerkę przez mikrofon. Dla mnie to nie jest łatwa sprawa, bo ja się naprawdę stresuję przy wystąpieniach publicznych, ale jakoś myślę, udało się i nie było źle i ta olimpiada nadal ciągniemy, tak? To już byłaby w tym roku 7. edycja tej olimpiady. Ja mam nadzieję, że ta sytuacja unormuje się na tyle, że będziemy mogli do tego wrócić, bo rozwijają się nam te imprezy i naprawdę są super. Coraz więcej ludzi przychodzi. Ta pierwsza olimpiada naprawdę wywołała duże emocje w internecie. Ja pamiętam, jakie były komentarze, bo powiem tak, pierwsza konkurencja, jaka była na tej olimpiadzie, to była tak zwana konkurencja wieszania prania. Jakie ja komentarze czytałam pod tym postem, jak ja puściłam to na różnych portalach społecznościowych i portalach internetowych, że naprawdę... Człowiek jest wrażliwy, tak? Wrażliwy na opinię ludzką i te komentarze na szczęście nie spowodowały tego, że ja przestałam to organizować. Dały mi większego kopa, pokażę wam, że to jest fajne i to trzeba robić i ludziom się to podoba, tak? Więc coraz bardziej nam się ta olimpiada też rozwija i bardzo się z tego cieszę, tak? Bo ja to z anegdotycznych takich rzeczy pamiętam jedną z imprez. No dla młodzieży, bo to nie była to olimpiada. Tak, się boję. Wakacyjnych, nie bój się. Jak była konkurencja noszenia jajka na czupiłeczki. A, no tak, Jedna z mamuś tak pomagała synkowi, że mu przykleiła to do tej łyżeczki. Tak, no były takie sytuacje, rodzice chcą jak najlepiej dla swoich dzieci i to był naprawdę taki mały festynik dla dzieciaków, jakiś wielobój sprawnościowy, czy jakoś tam to nazwałam. I mieliśmy taką mamę, która swego czasu właśnie dużo imprez naszych tutaj obskoczyła, że tak to brzydko nazwę. I właśnie była taka sytuacja, że mieliśmy konkurencję przenoszenia piłeczki ping-pongowej na łyżce i mama przykleiła piłeczkę synkowi na tej łyżce, żeby ta piłeczka nie spadła. Także no, sytuacje są różne, tak? No, ludzie też są różni, ale mówię, no, trzeba do tego podchodzić z humorem, myślę, i jakoś... To zawsze łatwiej. Oczywiście. A powiedz mi, skąd się wziął pomysł na właśnie animację, na wkręcenie się to w też w zasadzie związane jest z moją pracą, tak? Bo jak mówię, jak wróciłam po urlopie macierzyńskim, tym moim pierwszym urlopie macierzyńskim, jak urodziłam córkę, i akurat tak się złożyło, że no było zapotrzebowanie na imprezy dla dzieci. No stwierdziłam, że no mimo wszystko jakieś to przygotowanie trzeba do tego mieć, tak? No swoją drogą tam skończone studia polonistyczne no nie przydadzą mi się na imprezie sportowej czy jakiejś rekreacyjnej dla dzieci. Więc zapisałam się na kurs animatorski. Tam nauczyli mnie robić kwiatuszki z balonów, jakieś tam pieski z balonów, malować buźki. I sama, ja pamiętam, jak wróciłam z tego kursu, ja sobie wtedy kupiłam całą paczkę balonów, pompkę do balonów i ja przesiedziałam chyba z pół dnia, ucząc się przez filmiki na YouTubie, uczyłam się te balony skręcać i muszę przyznać, że nauczyłam się sama, tak? Bo ten kwiatek i ten piesek to było jednak dla mnie za mało i nauczyłam się tych balonów jednak skręcać. I to był taki, akurat dobrze się wstrzeliłam, bo to było duże zainteresowanie wtedy na te balony. To było z 6 czy 7 lat temu, jak ten kurs kończyłam. I jak zaczęłam już organizować te imprezy dla dzieciaków, dodatkowa atrakcja naprawdę sprawiła, że coraz więcej tych dzieci przychodziło, tak? Bo był ten dodatkowy jakby gadżet, balonik, było malowanie buziek, także kontynuujemy to. Teraz już, no człowiek już jest niestety coraz starszy, już sama tego nie ogarnę, jak tyle ludzi przyjdzie, więc starałam się tak to zorganizować, że tu naprawdę świetnie współpracuje mi się z klubem wolontariuszy. Ja robiłam im takie warsztaty, nauczyłam jakichś podstawowych figurek. Nawet mój pan Andrzej, który pracuje u mnie na hali, nauczył się robić ośmiornice z balonów, także pomaga mi też. Pan Andrzej to jest w ogóle ewenement na skalę światową tutaj na naszych imprezach dla dzieci, bo ja go zawsze przebieram w jakiegoś, czy dinozaura, czy koale, czy tam pandę, czy jakiegoś innego tygryska. Bardzo mu dziękuję serdecznie, tak, panie Andrzeju, pokażę panu ten film właśnie. Także serdecznie dziękuję, że naprawdę udaje mi się tak zaangażować też innych do pomocy i do takiej zabawy z dziećmi.
Ale to sprawiają chyba twoje cechy charakteru, właśnie otwartość, uśmiech na twarzy. Tak, ja mówię, ja jestem zakręcony człowiek, tak? Ja trochę się kryguję, zawsze mówię, że jestem nieśmiała i w ogóle, ale ze mnie się śmieją, nawet jak idę do radia coś mówić, to się ze mnie śmieją, że ja i tak, bo będę się krygowała, że nie, ja się do tego nie nadaję, ale jak zacznę, jak się rozgadam, to później ciężko mnie zatrzymać, zresztą widać. Ciekawe właśnie, będą komentarze pod tym naszym wywiadem. Ale powiedz jeszcze tak, jakie cechy trzeba mieć charakteru takiego, żeby takim animatorem zostać? Ja myślę, że tego, że tam, nie wiem, dzieci lubić... To tak, ale myślę, że trzeba mieć zdrowy stosunek też do samego siebie, tak? Ja naprawdę czasem, jak nie było tego pana Andrzeja, ja sama się przebierałam za tego dinozaura, czy za pandę, czy tam za tygryska i trzeba mieć naprawdę jakiś pozytywny stosunek do innych ludzi. Ten uśmiech na twarzy oczywiście też pomaga. Ja zawsze myślałam, że dzieci się mnie boją. Ale okazało się, że jak kiedyś miałam takie długie, kręcone włosy, gdzie zajmowałam pół drzwi, jak wchodziłam do kogoś, i jak związałam te włosy, to dzieci się przestały mnie bać. Więc tutaj, ale myślę, że jednak umiejętność nawiązywania kontaktu z dzieckiem, tak? Trzeba zagadać, trzeba się uśmiechnąć, zapytać, co tam by chciało, tak? Co go boli, co go tam cieszy. Więc myślę, że otwartość, tak? Jakiś taki wewnętrzna radość. No, ja myślę, że mam tą wewnętrzną radość w sobie i jesteś hiperenergetyczny. I tak, tutaj nie piłam kawy dzisiaj, ale nakręciłam się już strasznie. To się działa, niż wypiłam. Prawda? I teraz tak, no, sprawne dłonie spowodowały, że zajęłaś się twistingiem. Twistingiem, tak. To jest modelowanie balonów. Po polsku to jest modelowanie balonów. Tak jak mówię, ten kurs animatora, tam gdzie mnie nauczyli tego pieska i kwiatuszka, spowodował, że ja jednak chciałam iść troszkę krok dalej i sama nie kończyłam już żadnych kursów, chociaż miałam się tam pozapisywać na różnego rodzaju tamte kursy, ale a raz, że było daleko, a raz trochę drogo. Mówię, nie, zobaczymy, co będę potrafiła sama, więc nauczyłam się tego wszystkiego z internetu. Jest naprawdę masa filmików, polecam. Naprawdę polecam, proszę Państwa, można tylko szukać po angielsku najlepiej, więc naprawdę jest masa takich filmików, które pokażą krok po kroku, jak te balony skręcać. Ja sama próbuję, tylko jak mówię, no to jest pierwszy wywiad chyba, którego udzielam. Więc ja się jeszcze wstydzę tak na żywo kręcić te balony, że tak powiem, żeby mnie było widać, to na pewno byłoby łatwiej, tak? Ale próbuję też, robię takie warsztaty balonowe, filmiki, gdzie pokazuję po kolei, który tam moment tego balona skręcić i w którym momencie co zrobić, żeby wyszła jakaś figurka. Także zapraszam na fanpage Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na pewno znajdziecie nam kilka fajnych propozycji. Ale mam nadzieję, że nie odmówisz mi i dzisiaj tak na żywo pokażesz. Oczywiście. Ja tak patrzę właśnie na tego goryla, że może goryla bym zrobiła dzisiaj. To mogę zrobić, tak? Już no, mogę to do dzieła, oczywiście. Robimy Państwu goryla. Potrzebujemy dwa okrągłe baloniki najlepiej. Jeden pompuje troszkę mniej, drugi troszkę więcej. Zobaczcie Państwo, w jakim to tempie się odbywa. I mamy jeden długi balonik. To jest balonik modelinowy, 260 tak zwana. Pompujemy do sobie nóżak do końca. I uwaga. Robimy sobie przypadek. Pokażę. I teraz tak zwany pinch twist, ja to mówię na to po prostu bąbelek i kolejny płatek i mamy coś takiego, pan potrzyma, panie Tomaszu, teraz z mniejszego balonika okrągłego odwracamy takie coś, łapiemy sobie za dzyndelek. O, dołączamy tutaj do naszej podstawy. I chcecie wierzyć w nie, na głowę goryla. Teraz dołączamy sobie nasz... Chcesz pomóc? Nie trzeba. Damy radę. Mamy brzuszek. A teraz robimy
łapki naszemu gorylowi. I teraz uwaga, wykończenie też jest bardzo istotne. Nadają się do tego markery. I już pokazuję. Na pamiątkę. Dziękuję bardzo. W takim tempie zawodę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.